Wisła wzbogaciła się o nową atrakcję turystyczną. 20 grudnia oficjalnie został otwarty skansen pod nazwą Habsburska osada gospodarcza u początków Wisły. Miejsce to przybliża historię gospodarczą Wisły. Znajduje się w Wiśle Czarne, obok tak zwanej Małej Zapory. Dla turystów skansen zostanie udostępniony pod koniec stycznia. Czuję naprawdę wielką dumę i radość, że akurat to zadanie zostało powierzone naszej instytucji. Chcemy uruchomić już to miejsce do zwiedzania zaraz z początkiem ferii zimowych, czyli już właściwie w styczniu. No tak jak mówię, jeszcze tutaj jakieś ostatnie szlify dopinamy, jeśli chodzi o godziny otwarcia, ale na pewno będą one bardzo elastyczne, bo wiemy, że jesteśmy w miejscowości turystycznej, więc przede wszystkim weekendy nastawiamy się na to, tak żeby każdy mógł po prostu sobie skorzystać. No ale właśnie i grupy zorganizowane, rozumiem, i klienci indywidualni. Tak, dokładnie tak. Grupy zorganizowane. Klienci indywidualni. Mamy tutaj też sporo pomysłów na różnego rodzaju warsztaty, więc myślę, że to miejsce będzie żyło i tak naprawdę tętniło i sporo się będzie działo. To gdzie szukać tych informacji, jakby Pani jeszcze raz mogła tutaj naszym widzom powiedzieć? To znaczy przede wszystkim proszę śledzić stronę internetową miasta, bo wszystkie takie informacje są zamieszczone właśnie na stronie internetowej wisla.pl, czy nasze profile, portale społecznościowe, tam też będą wszystkie informacje zamieszczone na bieżąco. Przy tworzeniu skansenu nie brakowało problemów i zwrotów akcji. Trochę przeszliśmy przy realizacji tego projektu właśnie z partnerami z czeskimi. Pomysł chyba powstawał w 2015 roku, no to prawie 8 lat w kontekście tego, że mogliśmy się doczekać finału. No różnych historii się pojawiały w trakcie, braku środków, wyłonienie wykonawcy, ale potem jak już ruszyło, to udało się wszystko dopinać jedno z drugim. No dzisiaj możemy się w przedświątecznym czasie cieszyć z otwarcia tego miejsca. No właśnie, jest też czeski partner, bez którego no nie udałoby się zrealizować tego zadania. Oni też taką podobną osadę mają u siebie, rozumiem. Tak, stare zabudowania, które służyły mieszkańcom czy pracownikom Huty Trzymieckiej, w których mieszkali, też zrewitalizowali, odnowili, są w trakcie realizacji jeszcze poszczególnych elementów, ale to, co dotyczyło samego projektu, jest już na finalnym etapie, no i razem możemy powoli siadać do podsumowania właśnie całości projektu. Gdyby nie środki zewnętrzne, to w życiu byśmy nie mogli sobie pozwolić na coś takiego i to pokazuje siłę możliwości współpracy i korzystania ze środków europejskich, środków transgranicznych i tutaj tą możliwość współpracy z naszymi partnerami po stronie czeskiej, czy też słowackiej w naszym przypadku, ale tutaj akurat mówimy o Czechach. Koszt całości inwestycji to po 10,5 miliona złotych, z czego 9,5 to były środki zewnętrzne z dwóch różnych źródeł, nie tylko tych transgranicznych, bo również budżetu państwa naszego, więc ten wkład własny no, na poziomie 1 miliona złotych gdzieś nam pozwolił w całości zrealizować to zadanie. Ta osada będzie dostępna dla zwiedzających w styczniu dopiero, tak? Tak, no my to tak naprawdę rzutem na taśmę otworzyliśmy, bo tego też wymagał od nas, że tak powiem, harmonogram realizacji projektu. Koło połowy stycznia chcemy udostępnić to już do zwiedzania, takiego dla naszych gości, mieszkańców. Mam nadzieję, że nam to wszystko wyjdzie. Ludzie są pełni zapału, chęci do pracy i do pochwalenia się tym miejscem, więc liczę na to, że rzeczywiście połowa stycznia będzie to miejsce już dostępne dla wszystkich. Inwestycja powstała w ramach projektu Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi, realizowanego przez miasto Wisła wspólnie z Trzyńcem. Takie dobre miesiące, bo pojawia nam się kolejna mocna, transgraniczna, przyciągająca, mam nadzieję, już całkiem za niedługo rzesza turystów, bo kilka lat temu Dom Przyrodnika w Herżlachu, Beskidzki Damzielin przy Tulia w Brennej, żelazny szlak rowerowy, w tym roku ogród tradycji w Jasienicy i makieta cementowni w Goleszowie, czyli szlak węgla i stali. No a całkiem niedawno Carbonarium w Jastrzębiu w ramach szlaku węgla i stali, no i szlak cieszyńskiego tramwaju, to dosłownie ten tydzień i taką perełką kończymy tutaj w Wiśle. Oczywiście ja nie wymieniałem tych czeskich stron, bo to by nam trochę czasu zajęło, ale to wszystko naprawdę cieszy, chociaż są to trudne projekty, wymagające projekty, ale jak widać nasze samorządy i współpracujące instytucje doskonale sobie z tym radzą. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.